tej strony VS dla Bandy Świstaka i najlepszej polskiej dziennikarki. Jest z nami Dawid Ambro. Witam bardzo serdecznie. Witamy cię. Świstak. Słuchaj, jak wrażenia po Face to Face? No fajnie, bo się dużo działo, a ludzie chcą, żeby się dużo działo, więc jestem zadowolony, że tak to wyszło. Jak stosunek do przeciwnika, bo bardzo duża eskalacja emocji zaszła i... No to prawda, że tutaj emocje to już sięgają zenitu, aż tak jak widzieliście, ciężko było mi się opanować, już tak mnie irytuje ten człowiek, tak mnie denerwuje, że mam ochotę, żeby to w końcu już dać upust tym emocjom, żeby w końcu ta walka się odbyła, żebym w końcu mógł zajebać i żeby w końcu przestał gadać. No. Słuchaj, czy bycie zdecydowanym faworytem nakłada na ciebie presję? Nie, właśnie wiesz co, dziwą, w ogóle nie czuję presji, nie? Czułem wcześniej większą presję wychodząc do walk wcześniej, teraz nie czuję presji, idę zrobić swoje, wiem, że bardzo tego chcę, w ogóle nie myślę o walce, skupiam się na przygotowaniach i nie nakładam na siebie tej presji, ponieważ ona mocno paraliżuje i przeszkadza w przygotowaniach, a później przeszkadza w walce, więc po prostu staram się od tego odciąć, no i na tą chwilę udaje mi się, mam nadzieję, że przed walką nie dopadnie mnie to napięcie i wyjdę w pełni wyluzowany, wiem co mam zrobić, zrobię to i tak jak powiedziałem już na konferencji, dla mnie to jest tylko przecinek i idę dalej. Słuchaj, to od razu cię spytam, jakie są plany później? After. Będziesz? Pewnie będę. Słuchaj, ale ja lubię robić jeszcze taki off-top podczas wywiadu. Słuchaj, jaki był punkt, po pierwsze, jaki był punkt w momencie, w którym uzyskałeś popularność? Jak zmieniło się twoje życie przez to? Punkt, w którym uzyskałem popularność, to było MTV, czyli Ex na plaży. Byłem w pierwszym sezonie i tak naprawdę wtedy liznąłem tak na tej popularności, że ludzie mnie zobaczyli w telewizji. A jakie odczułeś zmiany w swoim życiu? Że mnie ludzie zaczepiali. Tak? Ale często? Że rosły mi followersy na Instagramie. Aha, dobra, podaję do Świstaka. Jakieś prywatne sytuacje, przez to, nie wiem, utrata znajomych albo właśnie zmiana ich związana z tym? Nie. No, utrata na pewno nie. Raczej zyskanie dodatkowych znajomych, bo przez to, że byłem w telewizji, później byłem zapraszany na jakieś gale, na gale chociażby freakowe teraz, wcześniej na gale MTV. Po prostu miałem okazję poznawać coraz więcej ludzi. Przez to, że byłem w tych programach i że byłem później osobą rozpoznawalną, bo nie lubię tego powiedzenia popularną czy celebrytą, bo za taką osobę się nie uważam. Uważam się za osobę rozpoznawalną. Gdzieś moja twarz się komuś w telewizji przewinęła i gdzieś mnie tam kojarzy. Cios powiedział na właśnie Face to Face, że zrył ci psychikę. Widać było, mówił, że widać to po tobie. Jak do tego się odniesiesz? Wiesz co, ludzie, którzy cały czas o czymś mówią, to właśnie sami to odczuwają. Więc myślę, że to on już ma tak naprawdę psychikę zniszczoną, bo wie, że no, widzi, że nie jest faworytem, tak? Wie, że widzi, że nikt w niego nie wierzy i może sam też tak naprawdę mu się to udzieliło, że mówi, kurwa, chyba faktycznie nie mam szans, ty mambro. Widzi, że no ja nie wymięknę, że ja idę, wiesz, tutaj no, najebać go i widzi, że już się wyrywam, tak? I próbuje mi wmówić, że mi psychika po prostu siada. To nie psychika siada, tylko już jestem tak to już nie mogę się tego po prostu doczekać, że mi się ręce same zaciskają i najchętniej go tam przy tym stole pierdolną, no ale niestety jeszcze nie mogę, więc... Trzeba poczekać, tak, dokładnie. Jasne. Wróćmy może jeszcze od swoich początków. Jak jeszcze przed pójściem do MTV, przed Ex na plaży, jak wyglądało twoje życie? Kim ty chciałeś zostać? Jaki miałeś wtedy plan na przyszłość? Jak nie wiedziałeś jeszcze, że będziesz celebrytą? Wiesz co, studiowałem zarządzanie w Szczecinie na uniwersytecie, skończyłem zarządzanie, zawsze wiedziałem, że będę robił coś swojego. I tak jest do dzisiaj, robię coś swojego, mam własną działalność. No i wiedziałem, że będę biznesmenem i jestem. Marzenia się spełniają, tak jest. A jakie masz cele już po walce na ten najbliższy rok? Co chciałbyś jakby spełnić?
Plany na najbliższy rok. No na pewno jest właśnie wygranie tej walki. Chciałbym wyjść do walki właśnie z tym Hetmanem z racji tego, że ona może mi dużo dać, bo to jest dziwna walka, inna walka i taka różnica wagi. On 170, ja 80, 90 kilo różnicy. Myślę, że przyciągnie ludzi przed odbiorniki. Więc chciałbym jeszcze tą walkę zrobić. No mam w planach rozwój firmy, rozwój, swój rozwój. W końcu muszę iść doszlifować swój angielski, bo się zbieram od roku czasu, więc stwierdziłem po Sylwestrze, że w 2020 roku, 2022 roku pójdę w końcu szlifować swój angielski. To są moje plany na ten rok. A powiedz mi, jak tam w ogóle było w Tajlandii? Rewelacja. Tam jest pięknie, cieplutko, fajnie, jedzenie super. Tak naprawdę ta Tajlandia, bo 2 lata temu też byłem, 3 lata też, te 3 lata temu też byłem. Dla mnie to jest kierunek, w którym lecę odpocząć i wracam naprawdę wypoczęty, opalony, uśmiechnięty i dodatkowo jeszcze w formie, bo na miejscu trenuję, nie obijam się. Tam w Tajgerze? Tak, w Tajgerze. Więc no, po prostu ten wyjazd zamyka w sobie wszystko, czego bym chciał, czyli nie, jak wylecę na wakacje, to jednak nie chciałbym rezygnować z tego, że wiesz, że forma mi spadnie i wrócę do Polski, trzeba będzie roztrenowywać się i tak dalej. Nie, tutaj mam i wypoczynek, i plażę. Tak, dokładnie i wiesz, i w sobota drineczek też był, imprezka też była, więc po prostu na tym wyjeździe było wszystko. Wypocząłem, pobawiłem się i jeszcze naprawdę wróciłem w dobrej formie. Tak, piękna sprawa. Ja też w ogóle powiem Ci, wolę takie miejsca jak Tajlandia, gdzie jest pięknie, wszystko uśmiechnięty, niż jakieś kurorty luksusowe, gdzie tam po prostu siedzisz sobie i no, nic nie robisz tak naprawdę. Super, po prostu. Wstajesz rano, wiesz, cieplutko, w klapeczkach wskakujesz na skuter, jedziesz, ludzie serdeczni, uśmiechnięci. Bardzo fajnie, naprawdę wszystkim polecam. Trenowałeś tam z jakimiś zawodnikami z Polski typu Pająk w Tajlandii teraz, jak byłeś? Tak, był Pająk, był jego brat, był Radek Paczuski, był Gamu, było sporo chłopaków. Fajna ekipka. Z Polski, bardzo fajna ekipka. Było tutaj kilku chłopaków z Polski, no i byli też bardzo dobrzy zawodnicy ze świata. No i co w takim razie? A, jeszcze pytanie od VSA. Ja jeszcze chciałem się trochę cofnąć w twoją przeszłość. Słuchaj, tak nostalgicznie trochę, w jakim momencie, jakby kiedy, z jakiego powodu pierwszy raz poszedłeś na trening sztuk walki? Wiesz co, ja sztuki walki trenowałem już wcześniej, chyba miałem może z 17 lat, gdy zaczynałem i wtedy zaczynałem od kickboxingu. Wiesz, byłem bardzo szczupłym chłopcem, który poszedł trenować, bo chciał sobie, wiesz, tak naprawdę coś udowodnić, że to, że jestem bardzo, bardzo szczupły, to wcale nie znaczy, że będę słaby. No i tak naprawdę wtedy zacząłem trenować sztuki walki, wtedy zacząłem trenować na siłowni i tak się zaczęła moja przygoda ze sportem i sztukami walki. Czy to było tak, że przed pójściem tam lubiłeś tak jakby wdawać się w jakieś pojedynki, niepojedynki, czy to czysto sportowo chciałeś? Ja ważyłem 50 parę kilo, więc wiesz, dla mnie pojedynki to wiesz, to kończyłyby się tak naprawdę porażką. Więc tak naprawdę musiałem iść najpierw nabrać tej umiejętności, żeby nabrać pewności siebie. I myślę, że to był tak naprawdę też powód, dla którego zacząłem trenować, żebym nabrać pewności siebie, żeby czuć się pewnie. No dobra, no to chyba wszystko w takim razie. A jeszcze. Tak? Ostatni przekaz do swojego rywala przed walką. Pożegnaj się. Ze wszystkimi. Au. Dziękujemy Ci bardzo serdecznie, trzymaj się. Dzięki bardzo. Tak, do zobaczenia na wtorek. Do zobaczenia. Ja w sumie to jeszcze przed. Bądźcie tam ze mną i Team Ambro.